Kochani, nadajemy na żywo na grupie Polish Speedway Radio Sport Polonia FM. Z tej strony redaktor naczelny Radia Sport Polonia FM Adam Lis. Kochani, skończyło się przed chwilą Swedish Grand Prix. Ja ciągnę z takiego kufla czeskiego właśnie czwartego już żubra. No, na pewno gęba się cieszy, ale cieszy się z tego, że no cóż, Maciej Janowski na podium. Maciej Janowski trzecie miejsce. No cóż, wystąpił w finale. Muszę powiedzieć, że zawiodłem się dzisiaj na Bartku z Marzliku, chociaż no cóż, no można by było więcej oczekiwać od ostatniego zwycięzcy Wrocław Speedway Grand Prix. Paweł Schuza jest z nami. Zapraszamy Ciebie, Pawle, do nas. Zapraszamy Ciebie, wszystkich ekspertów Radia Sport Polonia. Speedway is coming. Już magazyn w najbliższy poniedziałek. Już we wtorek rozmowa, wywiad z Dariuszem Ostafińskim. Kochani, morda się cieszy, bo kochani, po raz pierwszy jestem na live'ie na waszej grupie. 18 osób, to jest chyba rekord. Speedway is coming. No właśnie, coming dzisiaj do Szwecji. Nie nadaję ze Szwecji, ale będę już niedługo nadawał z Cardiff, z Vojens i z Torunia, bo w najbliższym czasie będziemy się starać o akredytację media, akredytację dla, tutaj dla naszego radia i będziemy dla was transmitować. Paweł Schuza, witam Adam. Jak chcesz, to wbijaj na live'a, zaraz tutaj będziemy z wami, 18 osób na live'ie. No to jest rekord, kochani. No jak widzicie, no polskie barwy muszą być, no ale to jest po prostu speedway, to jest to, co kochamy najbardziej. Piłka nożna, wiadomo, swoją drogą, ale speedway to dodaje nam powera. Dawajcie tutaj pytania, jedziemy na czacie, 20 osób już nas ogląda, więc to jest no rekord naszej stacji radiowej, powiem tak szczerze. Gęba się cieszy, bo naprawdę, no można powiedzieć jedno, Maciej Janowski dzisiaj fajnie wystąpił, fajnie wystartował, fajnie też i zakończył, no bo faceta poznaje się po tym, nie jak zaczyna, ale jak kończy. Pozwólcie, że żłopnę sobie. 20 osób nas ogląda, pozdrawiam wszystkich na Polish Speedway, na tej wspaniałej grupie, kochani. I na tej grupie będziemy prowadzić nasze live'y. Speedway is coming. Jeżeli nas administrator nie wyrzuci, który nasz był współpracownikiem, a więc będziemy z wami działać. Radio Sport Polonia FM. Nadajemy z Londynu, nadajemy dla was, kochani. Już tutaj skarb kibica, świat żużla przygotowany. Nie, kochanie, dzisiaj po raz pierwszy, no 34 osoby na live'ie, wielka radość, no gęba się cieszy. To nie, że tam człowiek już po trzech piwach, żubra, ale kochani, no to jest coś niesamowitego. 37 osób, no kochani, bijecie rekordy. Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube z Sport Polonia TV, przepraszam, Sport Polonia, Radio Sport Polonia FM, a także zapraszamy was, pasjonatów. Dariusz Ostafiński będzie we wtorek, wywiad o godzinie no z samego rana, godzina 9 polskiego czasu, 8 tutaj naszego londyńskiego. 43 osoby na live'ie. Witam Zbigniewie Czyżewski, witam. Co myślisz o postawie Madsena, czy on ma szansę na zwycięstwo mistrza świata? Dawaj, a będzie lepiej. Marcin, pozdrawiam, Marcin Droż. Kochani, 34 osoby na live'ie. Madsen, to jest właśnie ten Duńczyk, pokazuje, że ma klasę, że ma powera, że w tym sezonie może być zdobywcą indywidualnego mistrzostwa świata na żużlu. 35 osób na żywo. Leo Madsen jest już samodzielnym liderem cyklu Grand Prix. Duńczyk wykorzystał słabszą rundę w wykonaniu i Bartosza z Marzlika, i Emila Sajfutdinowa. No Sajfutdinow dzisiaj zaskoczył, ale 41 już mamy osób na live'ie. Sebastian Wojtaszek, pozdrawiam. Za chwilę ten live znajdzie się również na naszym kanale po live'ie. I kochani, ja muszę powiedzieć jedno. Obserwując żużel od 1994 roku, będąc rektorem naczelnym naszej rozgłośni, gdzie żużel naprawdę ma wzięcie, jak Ostaw będzie gościem, to nie ma co oglądać. No, Marcinie Sprycha, no
Ale będzie też Tomasz Dryła. Tomek Dryła będzie z motogami, więc będzie ocenie. Jak oceniasz występ Mikkelsena? No to jest naprawdę, jeśli chodzi o Mikkelsena, pokazał klasiorę. No kochani, no występuje w debiucie, zdobywa 8 punktów. To jest naprawdę piękna sprawa. Ja powiem jedno. To nie jest tak, że debiutanci zawsze występują. Wiadomo, oni trzymają te dzikie karty ze względu na to, że wiadomo, no występują podczas danego Grand Prix w Toruniu czy w innych miejscowościach, w innych cyklach Grand Prix, ale właśnie to, co dokonał właśnie Mikkelsen, to jest naprawdę klasa. 42 osoby na żywo. Wielkie dzięki, pozdrawiam. A Bartosz Marley i tak mistrzem świata. No, dajmy mu tą szansę. To jest, owszem, jeszcze sporo. O, no jak będzie Tomek Dryła, to szacun. No i będzie Tomek Dryła u nas. Będzie u nas. Darka chcemy, wiecie co? Z Darkiem Ostafińskim to my chcemy go tak, wiecie... No bo wiele osób to go bardzo kocha, w pozytywnym, w niekoniecznie pozytywnym tego słowa znaczeniu. No i chcemy go troszeczkę przegrillować na naszej antenie. No to nie dlatego też go zapraszamy, żeby go tutaj wiadomo, ale pozwólcie, że czeski kufel. Ja wydałem na reprezentację Czech w hokeju na lodzie 200 funtów, ponad 200 funtów. No pasjonuje się też speedwayem, pasjonuje się również i hokejem. Speedway kocham, pochodzę z Wrocławia, olimpijski stadion to praktycznie można powiedzieć moja chata, bo tam przecież człowiek wynajmował mieszkanie jeszcze jak będąc studentem i później po studiach we Wrocławiu. Pozdrawiam Wrocław, pozdrawiam i też i Szwecję, 40 osób na live'ie. Mam nadzieję, że teraz nas dzieciaki nie oglądają. Nie da się z tego słuchać, idę stąd. No nie da się słuchać, no to idziesz Dawidzie, no przecież nikogo nie będziemy, tutaj zaraz pojedziemy tym... Oto hokejowym kikiem. 38 osób na live'ie. Co mnie tak jasno za oknem? Bo jeszcze to jest Anglia. To jest Anglia. Godzina 20:47. A więc nadajemy. No nie da się tego słuchać, Dawid. No cóż, jak będzie Domek Droa, to był szacun. Czy uważasz, że powinien jeździć w stałym cyklu? No, wiecie co, no, nie ja decyduję o tym, kto będzie jeździł w stałym cyklu, ale właśnie to dzisiaj pokazali ci debiutanci, no może nie Jorgensen, ale szczególnie Mikkelsen pokazał, że można jechać jako, no w pewnym sensie jest to, no może nie dzika karta, ale właśnie to jest to, że może zadebiutować w danym Grand Prix reprezentant danego kraju, gdzie ten Grand Prix jest rozgrywany. I tutaj dzisiaj ukłon w stronę Szwecji. Dzisiaj Szwedzi wygrywają. Dzisiaj Szwedzi zdobywają wszystko. Mikkelsen w debiucie zdobywa jakże sporo punktów. To jest 9 punktów. Idzie w górę w klasyfikacji generalnej Speed Grand Prix. No wiadomo, że w tej ósemce się nie utrzyma, bo nawet nie awansuje do tej ósemki. Ale najbardziej mnie interesuje, wiecie co, Janowski swoją drogą. Janowski mnie interesuje pod tym względem, żeby miał tę pewną ósemkę na przyszły sezon Speedway Grand Prix. Jorgensen, no Dawidzie, Kołtoniu, jak zwał cię, kochani, ale bez przekleństw nie jedziemy tutaj, 38 osób na live, pozdrawiam was wszystkich, kochani, jeśli chodzi o te sprawy, Jorgensen, pozwólcie, że ja gdzieś mam tą kartę. Ja mam, sorry, że w takiej już formie, ale mam ją. I tak, Torsel dzisiaj zdobył 2 punkty, a więc w swoim czwartym starcie przyjechał na drugim miejscu. Mikkelsen, 9 punktów, raz zwycięstwo i to właśnie w czwartym biegu, które dało temu zawodnikowi bez wątpienia półfinał. No, kochani, no, lepszego startu nie można sobie wymarzyć. Półfinał Speedway Grand Prix, no owszem, Swedish, ale dzisiaj wygrywa nie kto inny, jak właśnie Fredrik Lindgren. Co o nim myślicie? Czy spodziewaliście się dzisiaj przed tym Grand Prix? Super, poznałem wszystkie 42 osoby, to są na live'ie. 43, jedziemy z rekordem, 44, ale Mikkelsen jechał bardzo twardo. Jakby tak pojechał Madsen lub Zagar, to byłby bandytą. Kochani, no Mikkelsen pojechał, no wiadomo, no
szacun, 47 osób już na live w tym momencie. Wielki szacun dla, jeśli chodzi o Michaela Michalsena. Pamiętamy ten szósty bieg, w którym to szóstym biegu Michalsen, no tutaj w pewnym sensie, no najeżdża na ten motor, on jak gdyby tym motorem przeskakuje. 50 osób w tym momencie na live'ie. Wielkie dzięki, pozdrawiam Was z Londynu, Radio Sport Polonia FM nadaje Speedways Comic, można powiedzieć w wersji ekstra, wersji właśnie specjalnej. Za dużo żubrów chyba, no żubrów, Piotrek Michałek, no żubr daje, żubr wspomaga. Kochani, dziś po raz pierwszy kupiłem chyba żubra. Rzadko pijam alkohol. Powiem szczerze, że tutaj w społeczności brytyjskiej, kiedy się mówi, że Polak nie pije i nie pali, no to jest sensacją. Ja powiem szczerze, dzisiaj opalam czwartą puszkę i powiem szczerze, że to chyba mój jest rekord prawie życiowy. No chyba moim rekordem jest 6 puszek, ale to nie przekonać. Nie będziemy dzisiaj mówić o ilości piw wypitych. Kochani, Madsen ma lepszy sprzęt, lepszy team i Nielsena w boksie. Dlatego będzie mistrzem świata. Może być mistrzem świata. Dzisiaj w chwili obecnej Madsen jest samodzielnym liderem. To dzisiaj Duńczyk widzimy, jak spowodował, że naprawdę ta dominacja tego Duńczyka. Przypomnijmy, że przecież Madsen na początku pierwszy bieg, no wiadomo, pierwszy przyjeżdża. Później dwa razy na drugim miejscu. Defekt maszyny. Gdyby dzisiaj nie było defektu maszyny, to myślę, że Madsen miałby duże szanse na zwycięstwo, no, albo nawet na zebranie więcej niż tych właśnie wspomnianych 12 punktów. Ale kochani, 12, no 63, 14 punktów. Powiem tak, to jest niesamowite, co robią ci żużlowcy. To jest niesamowite, w jaki sposób, powiem tak, dzisiaj to wszystko się rozgrywa, to dzisiaj wszystko ma jak w jakim tempie idzie. Dzisiaj, no kto by powiedział przez sezonę, że Madsen może być kandydatem na mistrza świata, indywidualnego mistrza świata na żużlu. Dzisiaj Madsen zdobywa 14 punktów, Lindgren zwycięża 16, 15 Maciej Janowski, to też szapoba, no przecież on tak naprawdę, no owszem, ten drugi bieg, 0 punktów, później 2, a później 3 pod rząd wygrane biegi, to jest 3 razy po 3. No w tym finale na trzecim miejscu 1 punkt. Czy utrzyma się Kozi w cyklu Grand Prix? Kochani, ja mu życzę jak najlepiej. Ja bym chciał, jakby jak najwięcej tych Polaków, naszych wspaniałych, kochanych rodaków było w przyszłym roku podczas cyklu Grand Prix. Czy będzie? No, zobaczymy. Madsen jedzie z gracją, nic nie musi. Bartek ma syndrom Golowa, umiejętności nieprzeciętne, ale głowa nie da. No tak, dzisiejszy nasz ekspert Przemek Bartkowa, którego w tej chwili pozdrawiam, również mówi o tej głowie, że właśnie ta głowa Bartosza z Marzlika może spowodować, że on może nie wytrzymać w sensie mentalnym do końca tego cyklu Grand Prix. Wiemy, że no cóż, na chwilę obecną teraz Madsen ma 75 punktów. To już jest sporo, to jest 6 punktów przewagi nad Bartoszem z Marzlikiem, 7 nad Seyfudinowem i Waculikiem, którzy mają po 68 punktów. Na piątym miejscu, pozdrawiam wszystkich, którzy są, pozdrawiam również wszystkich, którzy na Wyspach nas oglądają, słuchają. Piąte miejsce ma Fredrik Lindgren, dzisiejszy zwycięzca. Ale zobaczcie, Martin Waculik, no kto by pomyślał, 68 punktów, dzisiaj po prostu, no wybaczcie, że tak troszeczkę ta kartka wygląda, ale ją już zmiętoliłem. Martin Waculik dzisiaj jedzie perfekcyjnie, 9 punktów zdobytych, ale jednak dokłada tą cegiełkę w walce, no może nie o mistrza, ale jak widzicie, te drugie miejsce ma już sporo kandydatów. To jest Bartek Zmarznik, to jest Emil Seyfudinow, to jest Martin Waculik. Wątpię, żeby Fredrik Lindgren jeszcze tutaj się dokoptował, ale co to jest 5 punktów? Przed tym dzisiejszym Grand Prix Waculik miał 59, no 2 punkty mniej od liderujących tutaj Zmarznika, Seyfudinowa i Leo Madsena. Ale kochani, to co się dzieje, 48 osób na live'ie teraz, pozdrawiam.
Tak, to jest właśnie to, co mówisz, Marcin Sprycha. Za duża presja nas zmarzyka, między innymi przed takich naganiaczy jak Ostaw. Dobra, zostawmy Ostafińskiego, będziemy go grillować we wtorek rano o godzinie 9. Zapraszam, godzina 9, 8 czasu lokalnego w Londynie. Dariusz Ostafiński na naszej antenie, Sportowe Fakty, Wirtualna Polska. Emil Jak, powtórz nazwisko, widzę, że żuberki dobrze weszły. No weszły, no wchodzą dobrze, kochani, czwarty żuber wchodzi. Wybaczcie, 39 osób na live, był już moment, że było nas 50, ale dawajcie, udostępniajcie, subskrybujcie nasz kanał. W poniedziałek zapraszamy już Was teraz na program Speedway is Coming z udziałem naszych ekspertów żużla. W tygodniu będziemy tutaj próbować skontaktować się ponownie z Tomaszem Drymą, z Motogami, aby nas tutaj odwiedził na antenie Radia Sport Polonia FM z Londynu. Jeżeli nie w przyszłym tygodniu, to na pewno już będziemy mieć zaklepany wywiad z Tomkiem Dryłą w przyszłym tygodniu, czyli to będzie pomiędzy 26 a 31 sierpnia. Kochani, no koniec wakacji dla niektórych, dla nas początek, bo przecież żużlem żyje cała Polska, żużlem żyjecie wy, żużlem żyjemy, my Speedwayem żyjemy, ja żyję od 2004 roku, powiem szczerze, że będąc kiedyś kilka lat temu na Speedway Grand Prix, British Speedway Grand Prix, kiedy wygrywał Tai Wofinden, to był chyba 2013 lub 2014 rok, albo 2015, no zabicie mnie, ale już po prostu nie pamiętam, ale będziemy. W poniedziałek załatwiam akredytacje dziennikarskie na Voyance, na British Grand Prix i na toruńskie, czyli polski Grand Prix na żużlu. Jeżeli kochani, chcielibyście wesprzeć nasze radio, wesprzeć w sensie eksperckim. Na razie nie mamy jeszcze strony, żeby nas wesprzeć finansowo, ale będziemy chcieli z waszej strony, z naszej strony nadawać z klasą, nadawać z pasją, bo przecież Speedway to jest pasja. Speedway to nas nakręca. No i wracamy do dzisiejszego Speedway Grand Prix. Madsen, wiadomo, lideruje dzisiaj. Czy Madsen, mając 6 punktów przewagi, już może pomału mrozić szampana? Jak myślicie? Pytajcie, odpowiadajcie. Możemy nawet zaraz zrobić takiego live'a w sensie wizualnym. Będziemy wszyscy nasze gęby na tym naszym live'ie. Jak myślicie, czy Madsen jest tutaj takim no już 90% faworytem do zdobycia indywidualnego mistrzostwa świata na żużlu? Czy już w tym momencie może chłodzić szampana? No, Daniel Defitkowski, najbardziej zdziwiony jestem pozycją Madsena, to na pewno. Jak Dryła, to i Jabol, bo to taka symbioza. No Jabol, no może nie Jabol, ale kochani, dzisiaj z kufla czeskiego, czeskiej reprezentacji w hokeju na lodzie. Kochani, wiecie co? W takie dość ni to ciepłe, ni to zimne dni dobre jest właśnie wypicie żubra. Nawet nie wiedziałem, że żuber to taka fajna marka, fajne piwo, ale dzisiaj nie będziemy mówić o piwie. Kochani, jeszcze się wiele wydarzy, jeszcze kilka rund. No tak, to jest prawda. Jeszcze mamy Grand Prix, mamy jeszcze sporo emocji przed nami. Kochani, właśnie, odnośnie co do Speedway Grand Prix. Dzisiaj ja już sobie tutaj markerem odznaczam, marker czarny, jedziemy ostro, Speedway Grand Prix w Szwecji, czyli Skandynawii odwalony. I tak, do końca mamy 4 rundy. To jest Speedway Grand Prix w Niemczech, 31 sierpnia, zapraszamy już dzisiaj. Speedway Grand Prix Danii, Voyance, będziemy mieć korespondenta na żywo, będziemy relacjonować właśnie na tym kanale z Voyance. Później będziemy relacjonować na żywo Grand Prix Wielkiej Brytanii właśnie z Cardiff, też na żywo na tym kanale. 28 osób, kochani, podbijajcie na live'a. 27, dajemy do góry, dajemy. Kochani, no i ostatni cykl, to jest 10. runda w Toruniu, Moto Arena i Mariana Rose. 5 października będzie chciał, ale 21 września British Grand Prix. Mam nadzieję, że po raz drugi będziemy w Cardiff. Już tutaj myślę o pewnych osobach, które będą dziennikarzami. Ja jeszcze ubolewam nad tym, że Speedway nie jest dyscypliną olimpijską, że Speedway nie jest na olimpiadzie.
Myślę, że to jest kwestia czasu. I przy olimpiadzie, jak jesteśmy, kochani, wytypujemy spośród naszych ekspertów, więc wbijajcie do naszych magazynów, możecie wygrać miesięczny pobyt w Japonii, w Tokio, podczas Igrzysk Olimpijskich, jako dziennikarze, ja plus 4 osoby, które wytypuję w drodze losowania, najlepszych ekspertów wyjadą z nami na Speedway Grand Prix. Może znajdzie się też sponsor, może dzisiaj jest ten ewentualny sponsor, teraz na żywo, właśnie oglądający naszą dzisiejszą relację live. Gdzie ty swą koszulkę kupowałeś? W Chinach? Nie w Chinach, człowieku! Nie w Chinach! Koszulkę naszej wspaniałej Polski, kochanej, z Londynu kupowałem online! Nie w Chinach! To jest nie z Made in China, chociaż sprawdzę, kochani, bo ja nie lubię Chińczyków, a wiecie co? Sprawdzę po tej emisji, bo nie będę się teraz... Byłem kiedyś dziennikarzem w Cardi. Fajna zabawa. Rafał Pilawski. Zapraszamy do naszego magazynu. Super byłoby mieć człowieka doświadczonego. Zapraszamy. No, może razem pojedziemy na Speedway. Gdzie ty tę koszulkę kupowałeś też? Bo Macen ma bardzo nową formę i powinien to dociągnąć. Jeżeli nic złego się nie zdarzy, po drodze z Marzik ma super... Tak, nie może być. Są motocykle, a Igrzyska Olimpijskie nie uznają maszyn mechanicznych. Ale to trzeba zmienić. To trzeba zmienić. I nie może tak być, że takie dyscypliny, które nie mają, no co one mają wspólnego z grecką olimpiadą? Judo. Może nie judo, ale no kochani, karate. Czy wy wyobrażacie sobie judo, karate na igrzyskach 2000 prawie lat temu w Rzymie? W starożytnym Rzymie? Ja jako historyk, no ja sobie nie wyobrażam tego, żeby no w takich miejscach były rozrywane. Kochani, spada nam oglądalność, 30 na żywo, dajemy, subskrybujemy nasz kanał. Kochani, bardzo Was proszę, bo to jest bardzo ważne do naszego projektu, abyśmy kochani, mogli funkcjonować. 1000 subskrybentów to jest wymóg, żebyśmy mogli Wam płacić. Wymóg, żebyśmy mogli Wam dawać jakieś pieniążki za to, że nadajecie na magazynie Speedway.com, że będziecie relacjonować, że będziecie z nami. Wiadomo, że ja kasę posiadam, ja zawsze mogę zrobić tak zwane dodatkowe godziny i zawsze wysłać Wam bilet lotniczy, jeżeli będzie możliwość, dostaniemy akredytację dziennikarską, bo w piłce nożnej, to powiem szczerze, jest bardzo trudno dostać akredytację dziennikarską. No i cóż, no tak to już bywa, niestety, tak to już jest. Madsen zadziwia, bo on nie ma żadnego doświadczenia z Grand Prix, a w każdej rundzie jest w finale, a nasi eksperci słabą jazdę. Wiecie co, ja nie mogę, tutaj Jerzy Stolarczyk wyświetli do końca, tłumaczą tym, że Janek dopiero się uczy Grand Prix, bo to jego drugi sezon dopiero. Ten drewniany kurdupel Madsen wkurza wszystkich. No. A żużel sobie wyobrażasz, co ma Grecja wspólnego z żużlem? No, co ma Grecja wspólnego? No, co ma wspólnego, można tak powiedzieć, no kochani, spada nam oglądalność, to jest już tylko 19 osób, kochani, było 50, no dajecie, walimy ostro i jedziemy. To, czy tak to zrobił dziś Lindgren, Mistrzostwo Świata, no to jest prawda. To, co się zrobił z Lindgren, to jest Mistrzostwo Świata. Wiecie co, może pierwsze komentarze zobaczę, jakie są na wirtualnej Polsce. WP Sportowe Fakty. Ja wiem, zaraz Wam się kojarzą z Darkiem Ostafińskim, którego będziemy grillować we wtorek o godzinie 9 rano. Możemy pogadać merytorycznie o żużlu, czy ciągle będzie pitu-pitu. Tak, czy to zrobił dziś Lindgren, Mistrzostwo Świata? No pitu-pitu. Marcin Sprycha, dawaj tematy, dawaj, nie będzie pitu-pitu. Nie będzie tak zwanego kadzenia. Leo Madsen już jest samodzielnym liderem, to o tym wiemy. Kochani, może macie jakieś spostrzeżenia co do dzisiejszego finału, co do dzisiejszego Grand Prix. No, a powiedzcie nam tak, powiedzcie nam tutaj, no tak, kolejka teraz Superligi odpoczywa. Ja wiem, że dzisiaj nadajemy na temat Speedway Grand Prix, 18 osób już tylko na żywo, kochani. Albo ja tak nędznie nadaję, albo... no. Cóż, Madsen uciekł rywalom z Marzyk na podium, klasyfikacja generalna cyklu Grand Prix. Kochani, no Madsen...
No, kogo byście chcieli, żeby zwyciężyły w cyklu Grand Prix? Oprócz Madsena, jeżeli by nie było możliwości, że to polski zawodnik, polski żurowiec, ja bym chciał, żeby jednak Madsen. Bo wolę Madsena niż może Saifuddinowa, czy w tym przypadku no Waculika. Chociaż Waculika też bym się nie obraził, gdyby on wygrał. Nędza. Michał koniecznie ogląda transmisję, pomachaj. Bartek zeznawał z Graversena i zaufał Kowalskiemu, a ten dostał chyba zadyszki, a Graversen robi teraz rakiety Madsenowi. No widzicie. A skomentujcie może ten szósty bieg. Czy dobrą decyzję podjął sędzia wykluczający Patryka Dudka? Jak myślicie, czy Patryk Dudek zasługiwał na wykluczenie w tym szóstym wyścigu? Pozdrawiamy nowych osoby, które nas oglądają. Emil, witam. Kochani, w najbliższym czasie również zagości nie tylko Dariusz Ostafiński, nie tylko Tomasz Dryła, ale także Emil Saifuddinow, także i jesteśmy już po rozmowach wstępnych z innymi światowej klasy żurowcami, do których będziecie mogli dotrzeć. Zawsze nasze wywiady z żurowcami będą interaktywnymi, czyli na żywo będziecie mogli zadawać pytania. Ja wiem, że co we wtorek będzie się działo z Ostafińskim. Ja przytoczę wszystkie na czacie. To nie będzie tak, że ja będę jakąś cenzurował. Macie pytania, macie krytykę. Ja będę walił prosto z mostu Darkowi Ostafińskiemu i nie będzie tutaj owijania w bawełnę. No przecież świat żużla, świat pasjonatów żużla, to ma być pasja z pasją. Radio Sport Polonia z Polonia FM to jest radio z pasją dla pasjonatów. Dla pasjonatów nie tylko speedwaya, futbolu, innych dyscyplin sportowych, ale w tym momencie mówimy o speedwayu. A więc chcecie grillować Darka? Jedziemy z nim ostro. Chcecie grillować innych, którzy będą gościć na naszej antenie podczas wywiadów? Szapoba! Ale żeby to nie było przekleństw, żeby to nie było takiej sytuacji, że ja będę musiał no tu jakieś dawać pipi, bo ktoś tam walnie, Ostafiński ty, no i wiadomo, pojadą ostra. Dobra, trzeba być obiektywnym, miejsce miał. Na Macenie jest teraz mega nagonka, bo kradnie starty, nikt nie pamięta Hampela czy Holty, Rune Holta, tam zobaczcie. 46 lat. No ile ma Rune Holta? Już zaraz sprawdzam. Świat żużla. Myślicie, że to do Anglii takie rzeczy nie dochodzą? Dochodzą. Dochodzą. Tak, Rune Holta. Rune Holta. Już zaraz jedziemy. Rune Holta. Gdzie tu nasz? Jesteś Norwegu z polskim paszportem. Tak. Rune Holta. 6 lat starszy ode mnie, 46 lat i kochani, ostro punktuje niekiedy dla Torunia. A powiedzcie, no właśnie, Rune Holta, jakżeście wy wzięli go teraz na tapetę, tutaj właśnie podam ten tweet ten na czacie, zaraz, Grabesen, kochani, 13 osób, kochani, podbijamy, czemu was tak mało na tym? Hampela, no Jarek Hampel to jednak była ikona, to jednak to trzeba przyznać, że niesamowity zawodnik, zawodnik, który w Unii Leszno też robi dobrą robotę. Ja się obawiam, że Unia Leszno zdobędzie po raz trzeci z rzędu Mistrzostwo Polskie, ale to jej się należy, chociaż jestem kibicem Sparty Wrocław. Jarek Hampel, 82 rocznik, czyli no 37 lat, chłopak ma, już skończone. Tak, więc w Lesznie od 2018 roku, ale kochani, ja chciałbym tutaj właśnie o tych przyszłych cyklach Grand Prix. Następny cykl Grand Prix to jest Teterow, Niemcy, Begring Arena, 31 sierpnia. Już za 2 tygodnie będziemy w Niemczech. Również i po tym Speedway Grand Prix zrobimy sobie takiego live'a. I kochani, jeżeli jesteś za taki lampem, walimy teraz łapki w górę. Jeżeli nie, łapki w dół.
Jeżeli tak, łapki w górę i serducha. A więc jeżeli chcecie, aby coś takiego miało miejsce. Michalsen, no i znów Michalsen. Michalsen jechał z przodu, nie musiał oglądać się za siebie. Dechał do płotu i klops. Jakby to był Pedersen, to już by był pip, no i tak dalej. Żurek to nie Bierki, szacun dla Fredki za zachowanie. To na pewno, bez wątpienia. Na Madsena jest teraz mega nagonka, bo brednie, bo kradnie starty, nikt nie pamięta Hampela czy Kołoty. Dobrze, trzeba być obiektywny, miejsca miał. No, kochani, ja powiem tak, ten szósty bieg był na pewno, no, na pewno nie był tak, jak na pewno sobie nie wyobrażał Patryk Dudek. No, no, sytuacja kuriozalna. Ja myślałem, że sędzia podejmie inną decyzję. Co myślicie o decyzji sędziego? Ja chciałbym was zapytać, ja chciałbym wiedzieć, jaką macie tutaj, powiem tak szczerze, opinię. Czy sędzia podjął słuszną decyzję o wykluczeniu Patryka Dudka z wyścigu, czy jednak no, miał rację? O, łapka w górę, czyli wam się podoba, no jedziemy z koksem. Za chwilę na pewno też skończymy tego live'a, bo nie będziemy nadawać tutaj jak te przekupki na targu w Toruniu. Możemy również tutaj również wspomnieć, kochani drodzy pasjonaci Speedwaya, o naszych zawodnikach. Czy możemy być dzisiaj zadowoleni z naszych żużlowców? Myślę, że tak, bo tak. No, Bartosz Zmarzyk, no niestety, dzisiaj mało punktów, ale to, co dokonał Maciej Janowski, to jest, kochani, 15 punktów. 15 punktów. Piękna sprawa. No, można powiedzieć, no dobra, w 6 startach, ale jednak tego dokonał. 15 punktów. I Janowski naprawdę pokazał klasę w dzisiejszym dniu. No, żużlowiec, jakby nie patrzeć, no tutaj dzisiaj Maciej Janowski, żużlowiec właśnie Sparty Wrocław. No, wiecie, bliższa sercu zawsze i koszuli będzie wiadomo w tym przypadku jako kibicowi Sparty Wrocław. Właśnie jeśli chodzi o Macieja Janowskiego, pokazał się klasę i to trzeba przyznać, że miał klasę, awansował do finału, wygrał swój bieg półfinałowy i kochani, no tak, co możemy powiedzieć o pozostałych zawodnikach reprezentacji, o pozostałych zawodnikach polskich? Bartek Zmarznik, no niestety, dzisiaj na minus, Janusz Kołodziej, no to też nieciekawie. No i cóż, no i tak naprawdę to tylko tyle mieliśmy dzisiaj podczas Swedish Grand Prix. Ja za chwilę będę kończył tego live'a. Nie wiem się ciągać, 13 już osób, a było już 50 ponad na live'ie. Kochani, zapraszam. Zapraszam już w poniedziałek. W poniedziałek na Speedway is Coming. Nadajemy dla was, godzina 19.30 czasu polskiego, 16.30 czasu angielskiego, Speedway is Coming, gdzie podsumujemy starty dzisiejszy naszych reprezentantów i nie tylko, zwycięstwo również Antonio Lindbecka ze Szwecji, który przed tym dzisiejszym turniejem miał tylko 30 punktów, przepraszam, Lindbecka, Fredrika Lindgrena, który dzisiaj miał 47 punktów, no i zdobył 16 punktów, czyli no, 63 punkty. No wiadomo, że walczyć o mistrzostwo indywidualne na żużlu nie będzie, ale jest szansa na to, żeby jednak, no może i powalczył, bo przecież do tego drugiego miejsca, czyli Bartosza Zmarzyka, to jest tylko 6 punktów straty. Dzisiaj, tak jak jeździli żużlowcy, no to myślę, że Lindgren, przepraszam, ja nie wiem, czy o mi chodzi ten Lindgren, to naprawdę daje rady. Cóż, zapraszamy na tego live'a, zapraszamy we wtorek na Darka Ostafińskiego, będziemy go grillować ostro. No i cóż, ja myślę, że trzeba już kończyć. Waść
oszczędź się wstydu. Ostatnie krople żubra. I czas zakończyć ten dzisiejszy Studio Live. Zapraszam Was do współpracy, do magazynu Speedway z Komi. Do tego, abyście mogli tworzyć razem z nami nasz projekt. Subskrybujcie nasz kanał Radio Sport Polonia FM. Nadajemy z Londynu. Dzisiaj ze studia w Londynie. Właśnie dzisiaj nocuję w Londynie. Dzisiaj nocuję w studiu w Londynie. Dzisiaj na tym tapczanie, który tam gdzieś widzicie z tyłu, będę nocował, będę na pewno śnił o dzisiejszym Speedway Swedish Grand Prix. I co najważniejsze, kochani, zapraszamy na poniedziałek i wtorek. A już wkrótce Tomasz Dryła, Motogamia, wywiad z kolejnym ekspertem od żużla. To tyle. Pozdrawiam. Adam Lisak, to naczelny Radio Sport Polonia FM.